Na takie wydarzenie to nie sposób nie przyjść po prostu. Jak ktoś się czuje Tyszaninem i kibicem GKS-u Tychy. Jak wrażenia? Super. Stadion jak? Przepiękny. No, chyba ludzie z innych miast, ze Śląska i z całej Polski mają nam czego zazdrościć. A wynik meczu? No, powiedzmy, że tu troszkę różnica między ligami, także nie najgorzej. Przyjemna atmosfera, trochę gorąco, ale mecz ciekawy, chociaż nasi chłopaki właśnie nie za bardzo się popisali. A stadion? A stadion już super, naprawdę, coś pięknego. Tyle lat czekaliśmy na to, że warto było, naprawdę coś pięknego. Pan z Tychu? Tak, tak, z Tychu. Ja jestem sąsiadem tutaj stadionu, także dosłownie 200 metrów mieszkam obok. Będzie pan tu często przychodził? Myślę, że tak. Razem z synem. Przyszliście obejrzeć stadion. Dokładnie. I co? Pod wrażeniem jesteśmy. Bardzo nam się podoba. Ogólnie atmosfera. Możeśmy akurat na sam koniec wyszli, jak końcówka meczu była. Ale warto było przyjść chociaż na te ostatnie kilka minut. Warto było. Na panu jako kibicowi widzę szalik też. Jak się podobało? Dobrze, fajnie. No, udało im się. Bardzo. Potrzebny taki obiekt? Bardzo, bardzo, no. Mimo tego, że jesteśmy w drugiej lidze i walczymy o pierwszą. Zawsze mogę być w pierwszej, nie? Się postarają, będziemy w pierwszej. Damy radę. Przejść do pierwszej. Pierwszy raz na takim dużym otwarciu obiektu? Na takim otwarciu, tak, pierwszy raz. Co, taki stadion był Tychom potrzebny? Dobrze, że jest, a czy jest potrzebny, to zobaczymy. A wam jak się podobało? Bardzo fajna impreza. Efektowny stadion, pięknie, super. No, mogło być chociaż remisowo. Ale to już chyba dzisiaj sprawa drugorzędna wynik. Jak najbardziej, atmosfera super.